Hejho, witajcie w Nordgard, trzeci rozdział sagi o Rigu. Na tym wysokim poziomie trudności i już jest trudniej. Kilka razy próbowałem i za każdym razem coś mi się nie podobało. Być może bym te rozgrywki zakończył zwycięstwem, ale nie byłem zadowolony z tego, jak to wygląda. Także mam pewne przemyślenia, mam pewien plan. Mam nadzieję, że to uda się teraz zrealizować. The sons of Heidrun had been shipwrecked on an inhospitable coast. But we arrived just in time to save them from the fangs of the wolves. Halvar, their elderly leader, was so grateful he swore allegiance to me the moment we met. He readily agreed to share invaluable secrets about survival. Soon enough, we would be taming the wilderness. Narrator nam teraz mówi o nowej mechanice, którą właśnie w tym rozdziale otrzymamy i chodzi mianowicie o wypasanie owiec. Będziemy owczarnie mogli zrobić i pasywnie zdobywać żywność, bez przypisywania ludzi do budynków, które tę żywność wytwarzają. Tutaj owce właśnie będziemy przypisywać i to jest bardzo ciekawa mechanika. Właśnie Halvardem, którego poznaliśmy w poprzednim rozdziale, będziemy tym razem prowadzić, to nim będziemy grać. Brandt sobie gdzieś tam ma popłynąć. Cokolwiek tam będzie robił, nieistotne. W każdym razie to tym właśnie staruszkiem będziemy po świecie hasali. No i mam nadzieję, że tym razem się uda. W tej partii też będziemy mieli do czynienia z najazdami wikingów. Nomen omen, takich złych. Tych, których poznaliśmy w intrze do gry. Tych, którzy zamordowali rodzinę Riga. No i oni są utrapieniem strasznym, bo te nasze lemingi, nasze ludziki mają jakieś skłonności samobójcze. Jak widzą tylko wilka, jakiegoś potwora albo wikinga, to lecą na niego nawet, kurde, z motyką. No i oczywiście szybko giną i to jest okrutnie problematyczne. Także zobaczymy, będziemy, szanowni państwo, kombinować. Też zauważyłem, że nie ma co w tej gierze zbytnio przeginać jakby z szybkością rozwoju, bo bardzo szybko może nam zabraknąć żywności i tym sposobem zbyt dużą populację możemy szybko zagłodzić. Takie mam wrażenia. Tu jest ta owczarnia i tutaj ja ją sobie postawię. Jak się ona zbuduje, to tę owieczkę właśnie trzeba kliknąć i do takiej owczarni wysłać. Można też ją złożyć w ofierze, innymi słowy po prostu zabić i zjeść. 80 żarcia daje. To jest jak najbardziej ciekawe. Ty zostań skautem. I on mi niech te obszary tutaj ogarnie. Od razu też chatkę drwala budujemy, szanowni państwo. To jest chatka drwala. Tu ją postawimy. On te obszary mi tu odkryje. Z tego od razu zrobię jedynkę. Grupa numer jeden. Lepiej tak kliknąć niż potem szukać ich na mapie, bo to jest przefikane. Jest owczarnia, tylko że zniknęła. Nie, jest gdzieś. A, tu się skitrała. O, jest. I ona teraz pasywnie daje 2,7 żarełka. I to jest fajne. Tu mi odkryli. Musimy to zająć, ale najpierw musimy oczywiście pozbyć się tych wilków. Musimy też wziąć mieszkańca, a nawet dwóch od razu, szanowni państwo. Dwóch drwali. Dobrze mieć na zimę zapasy drewna i tej żywności. W tym w ogóle epizodzie będziemy mieli też poważne problemy z tym szczęściem. Tu w ogóle dużo problemów się mnoży i tak zastanawiam się, jak to wygląda na tym ekstremalnym poziomie trudności i zastanawiam się też, niech on mi to zbada, jak będzie w kolejnych rozdziałach. Ja generalnie, jak już mówiłem wielokrotnie, bardziej preferuję te swobodne rozgrywki. Ale ta fabuła jest chyba dość trudna. Takie mam wrażenie. Czekajcie, chata uzdrowiciela. I ja tu ją będę chciał skitrać. Właśnie w głębi najlepiej stawiać te budynki, wokół których kręcą się nasze ludziki. No żeby oni tak nie latali do tych wikingów złych, którzy będą nas atakowali. Bo to jest jakaś masakra. Jak już wspomniałem. Tutaj mamy kamień, który się kiedyś skończy. Trzeba ostrożnie z tym kamieniem tutaj.
Zrobię kopalnię, ale chyba jeszcze nie... Nie no, chociaż fajnie by było, jakby to się zbierało, ale tak jak mówiłem, warto nie przeginać. Musimy tych owiec mieć więcej, musimy mieć nadwyżkę żywności, taką wyraźną. No w tym momencie tego nie mamy, także ja bym też wolał zbyt szybko się nie rozwijać. Tutaj pójdziemy tym skautem, tu będziemy kolejnego drwala mogli zrobić, dać mędrca, bo tutaj mamy jakieś ruiny i tu też będziemy mogli owce właśnie zrobić. Jedną już mamy. Owce zrobić, owczarnie. Zrobić owczarnie. Okej. No jeden dom tu mogę im postawić. Tak myślę. No tutaj. Kiedyś też tutaj na środku postawię wieżę, a tutaj zbuduję sobie kuźnię. Kuźnia jest fajnym budynkiem, jak się okazuje. Aha, on ciągle tutaj szuka szczęścia. Owca jedna. No jakby te owce się tutaj pojawiły, więcej ich. Dobrze, poszedł w tym kierunku, bardzo mnie to cieszy. Mamy folklor numer jeden. Więcej drewna. Trzeba tę nadwyżkę wypracować absolutnie. Dom zrobiony. Dobra, niech się ludki tutaj zbierają. Szybko też będę chciał to ulepszyć. I ten obszar też ulepszyć, ale to w tym momencie stówy nie będę wydawał. Tutaj mamy rybaków. Ryby i możemy mieć rybaków. Tutaj mamy jelenie i z uwagi na to możemy tutaj zbudować spichlerz oraz oczywiście łowców. Jeszcze więcej żarcia. Ale to wszystko nie takie hopsiów. O, i w tej partii też w ogóle będziemy musieli rozwinąć obóz tych zwiadowców właśnie. Bo taki zwykły nie wejdzie tam, gdzie wróg ma swoją bazę. Także też będzie trzeba w kamień zainwestować złoto. No to nie jest takie drogie. No ale tutaj przyjdą takie mroczne czasy niestety. I wtedy się zacznie rozpierducha. Jedyneczka, idź tutaj już, on sobie poradzi. On jest właśnie tym pasterzem, takim pasywnym. Ja na początku myślałem, że go będę musiał gdzieś przypisać. Chociaż jest w folklorze też taka dziwna cecha. Nie wiem, jak to dokładnie działa. Ale tam wychodzi na to, że mam go gdzieś przypisać właśnie. Nie jestem pewien. Obserwujmy, jak to tutaj wygląda, żeby on tu przypadkiem nie zginął. Wypadałoby też tutaj, planuję, zbudować, o właśnie, obóz szkoleniowy. Mogę zaznaczyć już. Niech to się robi. Dobra, ogarnął. Wracaj na posterunek. O, jest owieczka. Chodź, moja droga. Tutaj właśnie. Nie, tu ją trzeba kliknąć, bo tak to ona tu wejdzie i tam nic nie będzie robiła. Jesteśmy atakowani. Kurde, wilk. Ale dobra, oni poradzą sobie. Z jednym sobie poradzą. Jak w kupie są, to sobie radzą. Dobra, sieć tutaj na środku mapy. Weźmy to przyłączmy. Tak jak mówiłem, tutaj są ruiny, tutaj drwal jeszcze będzie, tutaj owieczki zrobimy i pewnie jakąś chałupę jeszcze postawimy. Tutaj za chwilę odkryjemy koboldy, on to robi. Z nimi będziemy mogli handlować. Możemy ich też podbić, ale chyba nie będę tego robił. Jest 2 na 2 i jest trzecia owca. Oj, to jest to. To jest to, szanowni państwo. O, są. Koboldy właśnie. Z nimi będziemy handlowali, tylko musimy wypracować bardzo dużą nadwyżkę żywności. I będziemy mieli złoto. Tutaj w ogóle to zadanie dość szybko się anuluje, jak właśnie taki wrogi scout nas odkryje. No, trzeba by tu kombinować, żeby to robić. Te cele wykonywać. Poważelnie zbudujemy, ale ołtarza królów to raczej nie zdążymy. Tak mi się wydaje. Chociaż jakbym się uparł scoutem, łaził, nim kierował, to może by się to udało. W każdym razie aż na takich rzeczach się tak wyjątkowo nie skupiam. Mamy czterech, to od razu tutaj pójdziemy. Wyślemy chłopa. Niech zostanie tym mędrcem i nam folklor daje. Mamy trzy owce, także wypadałoby te owczarnie tutaj, szanowni państwo, zbudować. A możemy ją tu ładnie postawić. I od razu też chatę drwala sobie zrobimy. I ją postawimy gdzieś tutaj w lesie. I musimy też tutaj... I dom od razu. Bo... A patrzcie, brakuje. Dobra, weźmy jakiegoś jednego wolnego. On nam... Nie, niech to najpierw ogarnie. Owieczkę tam wyślemy. Obóz szkoleniowy. Dobra, zróbmy jednego wojownika, ale najpierw zaznaczmy o to, żeby od razu do Halwarda nowo wyszkolony chłopek szedł. Co to mi daje w ogóle? Siła ataku jest zwiększona i liczebność. Siła tylko 5%. No to dobre i to. Ale to troszkę mało. Dobra, weźmy jednego takiego mieszkańca. Chodź. Nie będę robił toporników w tej grze, chyba tak myślę.
No i idź do niego. Idzie, dobrze, dobrze, dobrze. I zaznaczmy. I piękną drużynę mamy. Drużyna alfa, alfa, alfa. Ruiny ogarnięte. No wygląda to to nawet przyzwoicie. Pora też klepnąć chyba... Nie, najpierw tych tartak, tartak, tartak. Nie, zaraz, dom miałem robić. Tu się tartak robi. Łowca Hono tutaj. Tak, ty. O, tutaj ten plusik trzeba kliknąć. Dobra, i to będzie pasywne żarło. Żarło. Mhm. Scout, gdzie on jest? Tu odkrywa. Dobra, niech on te rewiry odkryje i potem pójdzie tutaj, gdzie się pozostałymi rzeczami zajmiemy. 8 i 1. No tylko to za chwilę może być już problematyczne. No nie wiem, zobaczymy. Dobra, pora też te kopalnie tu zrobić. A! Aha, walkirie, tylko jakieś takie sfatygowane, chorowite, zainfekowane. Wyglądają jak te strzygi z pierwszego Wiedźmina. Czy raczej jedna strzyga. Też jest zadanie dodatkowe, żeby je ubić, ale ja się tym zajmował nie będę najprawdopodobniej, bo tu i tak mamy kłopoty. No właśnie, zrobiła się zima. Na całe szczęście mamy żywność na plusie. To mi się podoba, upiekło mi się. Koszt rozwoju strefy i nowe owce się pojawiają. W to zainwestuję, absolutnie. No i te kopalnie tutaj chciałem zrobić, żeby zacząć ten kamień wydobywać. No i tutaj mamy tartak. Tylko ja bym tutaj chałupę zbudował wcześniej. Domy można stawiać na tych takich obszarach. Bo wokół nich nie kręcą się ludzie. Ale tędy nie będę atakowali, bo wybrzeże jest zbyt wysokie. Tutaj będę atakowali, także tutaj będę chciał postawić wieżę. Mam 35 drewna, trochę mało. Jak on skończy ten dom, to tutaj go damy, dołożymy. Bo tutaj mamy tych drwali już dwóch. Ale to jest mało. Tyle, że mamy zimę i na opał więcej idzie. Także za moment powinno być lepiej. Jedyneczka. Dwóch chłopa. Dobra. Teraz będzie tam ratusz się rozbijał. Ty zostań. Chodź, chodź, chodź. Zostań drwalem. Owce mamy trzy. Na razie ciągle. Okej. Okej. Mieszkańca weźmy. Albo... Tak, zainwestujmy jeszcze w drwala, a nowego weźmy tutaj, zróbmy z niego górnika, żeby kamień już wydobywać. No i patrzcie, już na minusie, cholera. Cholera. Niech się te owce rodzą. A dobra, kurde. Jak ginie ludek, to jest dramat, autentycznie. Tutaj zasoby ludzkie są tak jak w realu, najważniejsze. Bez tego może być przefikane. Minus 6. No jest nadwyżka, także spokojnie. Jakbym już tutaj na przykład wziął te obszary, to mógłby być problem. Tyle, że tutaj jest ten rybak. W pogotowiu. No, owieczka mogłaby się pojawić, jeszcze jedna. Minus 4, kopalnia. No i ty chodź, zostań górnikiem. Co je? W zimie spada. No dobra, dobra, dobra. To wiem. Ogarniemy to, tylko w swoim czasie. Spokojnie jak na wojnie. Dobra, scout, gdzie ty jesteś? Idziemy podbić ten obszar. Idziemy sobie zrobić jeszcze jednego wojownika. No, chłopaki sobie radzą. Minus 5 żywności. Mamy dwóch. 80 to kosztuje. Dobra, biorę. Jest owca. Chodź tutaj. Plus. Dobrze, jest na plusie. Za chwilę będzie... A już pokazuje mi owca 8 i 1. Ta, minus 3, kurde. A, ale zbudujmy rybaka. Chata rybaka to jest które? To. Chodź. 2,5 zadowolenia. No, też się będę musiał tutaj niebawem zająć
zająć warzelnią tutaj. Podoba mi się w ogóle taka mechanika w grach, gdzie warzelnia, tam pracuje piwowar, waży piwo, no i to daje szczęście. No przecież no to jest genialnie pomyślane. Tak właśnie powinno być. Chociaż jeszcze lepiej było w tym Builders of Egypt, gdzie piwem się płaciło. Ale tak też rzeczywiście było w tamtych czasach. Piwem i żarciem. Nie, dobra. Zainwestujmy teraz w żarcie. O Jezus. W siłę, że tak powiem. Tutaj też jest szczęście. I to też mi się podoba. Taki mam plan. No i teraz ładnie, drewna nie brakuje. Można by już handlować z tymi koboldami może. Aha, ja myślałem, że to są jakieś te artefakty, coś się zgrom dzieje. A tutaj mamy wstrząsy takie prawdziwe. Ten Norgard to chyba Islandia. Kraina lodu i ognia. Ta idzie to właśnie ten. I teraz mamy tego innego gościa, tego złego właśnie. O, proszę bardzo. Jego tam musimy podbić, tylko żeby tam się dostać, musimy ulepszyć dom skautów. I skaut dzięki temu też sam będzie lepszy, nauczy się nowych umiejętności i wlezie tam, gdzie trzeba. Znajdzie ścieżkę. I wtedy będziemy musieli ruszyć z drużyną i typa ubić. No i domek by się przydał? No nie wiem, czy chcę ryzykować. Nie. Starczyć ci tego. Odkryłeś, co miałeś odkryć. Weź mi, ogarnij, chłopie, to tutaj. Będę ci bardzo wdzięczny. Drewna mam... Dobra, brakuje mi złota, czyli budujemy skład handlowy. Tutaj go chcę wtyknąć. Niech się zrobi. Mieszkańca mamy wolnego, on też kupcem od razu zostanie. I tylko no kurde, no drewnem można by od biedy handlować. No wolałbym mieć taką nadwyżkę żarcia, żeby się tymi rzeczami nie przejmować w ogóle. 2 na 2. Kogo ja tu jeszcze muszę dołożyć? Przydałby się też drugi uzdrowiciel. Nie powiem. No chcę parzyć się, rodzić się. Warzelnie też już trzeba robić. Kurde, dobra, robimy też te warzelnie. Bo brakuje. Tu ją chciałem wtyknąć. Niech będzie. O, zostało to drzewko, bardzo ładnie. Podoba mi się. Ty będziesz. Ty będziesz piwowarem. Idź. Dobra, 1. Ogarnijcie. Scout. Gdzie on znowu poszedł? Tu odkrywa. Bardzo dobrze. Tu jest żelazo, z tego co pamiętam. Okej, mamy. Strategia obronna. Ataki moich wieśniaków i wytrzymałość moich wieszy wzrastają. I w to idźmy. A potem pójdziemy chyba w to. Tak mi się wydaje. Dobra, wy się wracajcie. Musicie się tutaj wyleczyć. To kosztuje 120. Nie podoba mi się. Jesteśmy atakowani. Gdzie? Tu. Jezu, niech mi tutaj nikt nie zginie. Dobra. Dobrze. Ten buduje. O, ty zostajesz kupcem. I mamy 1 na plusie. Dobrze, ulepszamy. Potwierdzam. I teraz tego skauta też będę mógł ulepszyć, tylko kamienia znowu muszę nazbierać. Okej. Okręt najemników. O, jeżesz mordę. Zaczyna się. Tutaj wieża też by się przydała do jasnej, ciasnej anieli. Damy im radę, jak myślę. O, znowu te wstrząsy. Cholera jasna. Co oni tutaj wydziwiają? Idźmy po szczęście, bo jest na minusie. Wy tutaj z powrotem, żeby się wyleczyć. Nie, uszkodziło 3 budynki. Nie. Ranni. Bez pracy. A. Napraw to. A on tego nie może naprawić. Ty to napraw. 40 drewna to kosztuje. Żarcie na minusie. Gdzie się jeszcze pali? Tak myślałem, że tutaj. O nie. Kurde. To się narobiło. Dobra, idź szybko. Z powrotem. Ty najpierw to. 25. No nie.
problemy. 120. Dobra, nie no, na minusie 11. Brać to teraz to jest szalone. Też ludków nie mam. Nie. Poczekam cierpliwie. Poczekam cierpliwie. 17 drewna. Okej, okay, naprawił. I teraz napraw jeszcze to. To był dom. Drwale. No i owce za chwilę. O, patrzcie ile owiec mam. To by można było zrobić jeszcze jedną owczarnię. 50 bym to ulepszył, albo to mogę też za 50. I zrobiłbym to owczarnię. Dobra, robię tu owczarnię. Kurde. A, można stworzyć tylko dwie? To badziewne te owczarnie. W sumie trochę. Jeszcze trzeba je tak klikać, cholera. Dobra, gdzie ja mam te owce w takim razie? Kto się widzi? No się skup... A dobra, nie trzeba jej widzieć, żeby ją poświęcić. Te mają tu być, te mają tu być. Gdzie piąta? Tu są dwie. I tu są dwie. Ale jest jeszcze gdzieś... A, tu się skitrała, dobra. No, mamy nadwyżkę, czyli teraz to... Cholera. Znowu przepłynęli. Dziadygi. To bym też mógł ulepszyć. Teraz nie mam tyle tego. Dobra, czyli kupca dokładamy. Zaraz będę handlował. Chyba drewnem mogę handlować. Z tego wychodzi. O Jezu, zima przyszła. Ja wydałem teraz. Dobra, koboldy. Handlujemy z wami drewnem. Macie drewienko. No, chyba możemy. Do koboldów. Niech będzie. Okej. Tutaj łowców budujemy. No widzicie, tam to już zniknęło. Trochę szkoda. A ta łowcy, tu ją postawimy. Od razu też spichlerz sobie damy. 80. Mogę sobie na to pozwolić. Mogę. No i teraz tak, chałupa byś. No tak, robimy domek. Dobra, i jednego mieszkańca tutaj wyślemy, żeby on to wszystko ogarnął. Minus 6, no ale zima. Nie no, szkoda, że ja myślałem, że tutaj natrzepię tego. Ale zaraz, ja to mogę ulepszyć. I tak to trzeba będzie zrobić, zainwestować w te ulepszenia. I tamci już przypływają, więc pora też zbudować tutaj wieżę obronną. I teraz mam tu komplet budynków. No jeszcze kuźnię. Ale nie, to kuźnię mogę wetknąć tu, bo to ulepszyłem. Ale żelaza jeszcze nie mam. Ale mogę chyba zacząć. Niech się po prostu zrobi. Tak, niech się zrobi. Szczęście. Bardzo dobrze. Buduję wszystko jak chciałem. Bardzo dobrze. No teraz musi się udać, mam nadzieję. Rybaków pewnie też trzeba będzie rozwinąć. O, niczego jako tako nie brakuje. A ta łowcy skończona. Dobra, zrób spichlerz i tutaj cię wyślemy. O, i tu bym też przypisał, kurczę, mędrca. Mogę. No mogę. On stąd może grzać. Chyba może. Dobra. Więcej tego folkloru będzie, szybciej będziemy odkrywać kolejne rzeczy. Chata łowcy zakończono. Dobrze, i chodź ty teraz tutaj. Chodź do mnie. Może tak, urodził się nowy, to jeszcze jeden. Żeby żarcia mieć dużo. Nawet żeby może mieć nadwyżkę. Aczkolwiek, no to...
Mam wątpliwości, czy to się będzie działo. Dobra, chodź, zbuduj mi to i zostaniesz kowalem. To też można ulepszyć. No to będzie trzeba ulepszyć, to w pierwszej kolejności. Dobra, i tak zróbmy. I skauta sobie zrobimy takiego lepszy. A nie, on teraz buduje. No i to na nowego trzeba poczekać. No teraz wygląda to jako tako przyzwoicie. Kurde, mam wrażenie, że w tej grze chodzi też o to, by się śpieszyć jako tako. No tu może być problem z tym żarciem. A tu się chyba będę musiał wrócić, żeby mi nie zginął żaden. I to tym bardziej... Halward. No jakby zginął, to byłby problem i to poważne. Bo żeby go wskrzesić, to naprawdę trzeba sporo wyłożyć. Czyli na razie nowego domku chyba nie robię. Takie mam wrażenie. Kurczę. Masakra. Dobra, tutaj. Siła jednostek. No nie, kurczę, zwykle jak właśnie to się dzieje, to dostaje, to się pojawiają. I teraz mogą mi kogoś zabić pewnie. Nie, poszli do wieży, bardzo dobrze. Halward się wyleczył. No weź, że nie atakuj ich, ty. O, dobra, udało się. Udało się. Proszę mi to naprawić. Weźmy teraz coś na spokojnie. Halward zwiększa siłę. Tu jest dużo złota. Ale dobra. Halward jest najważniejszy, takie mam wrażenie. A tutaj mamy zadowolenie. Okej. Nowy tytuł, wódz. Cieszę się niezmiernie. Wysyłam was, chłopaki, tutaj. Potrzebujemy takiego jednego. No, 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 chodź. Zaraz, to ja mam już tutaj ich tylu. Aha, bo on tu siedzi, proszę bardzo. Nie dałem go do jedynki. Kontrol 1. O. Będę musiał zbudować jeszcze jeden obóz albo ulepszyć. Pewnie ulepszę. O, host tu się skończyło. Mhm, nie ma już tego. Możemy to usunąć w takim razie. A z... Dwóch. Dobra, trzeba to zająć. No drewna to mam naprawdę dużo. Dobrze, że nim handluję, a nie żarcie. Podoba mi się ten plan. Nawet to wyszło. Scout, scout poszedł tam, gdzie chciałem. O lololo, ojejku, ile owiec mam. To była dobra inwestycja w te owce, autentycznie. Jeszcze jedna gdzieś jest. Okej. Aj, tylko że spichlerza nie skończyłem, kurde. Dokończ mi ten spichlerz, gościu. To, zajmujemy. Tutaj kopalnię żelaza musimy zrobić, absolutnie, a tutaj kopalnię kamienia, o właśnie, bo jest jeszcze jedna. Ruda taka. Fajnie. Oj, teraz mogą chłopaki. Dobra, robimy kolejkę. Chcemy ulepszyć tych naszych wojowników. Tarczownik, topornik. Drogie to to, ale muszą być lepsi, silniejsi w ogóle. Rozbudujmy to. Dołóżmy w takim razie jeszcze jednego. To by też chyba warto było. Chociaż nie. Tutaj będzie z tymi koronami. O właśnie, nie będzie wtedy brakowało niczego. Nie no, teraz wygląda to przyzwoicie. Jako tako przyzwoicie. Tylko co ulepszyć? Co najwięcej żarcia daje? Owce dają najwięcej. Czyli to by warto było ulepszyć.
No nie wiem. O nie no, zima idzie. I to taka porządna. Dobra, róbmy tu kopalnię. Domku na razie chyba nie robię. No chyba nie. No chyba nie, no zastanawiam się ciągle, ale chyba nie. No i co, jak ta kuźnia tutaj dziabie? Uwaga, jesteśmy atakowani, tutaj. Błagam cię, idź stąd. Ty, za niezadowolony gościu, kurczę. A, bo chcą dom. O Boże, uparciuchy. No dobra, to im zbuduję. Wolę ich nie wkurzać. A zaraz, a tutaj nie mogę... A patrzcie, tu mogę owczarnię. No i to zmienia postać rzeczy. To absolutnie zmienia postać rzeczy. Tam po prostu nie mogłem. To tak się możemy bawić. Ukończono kopalnię. No właśnie, chłopaki nie mają co robić. Więc zróbmy z jednego górnika, a nie kowala. Drużyna. Już ulepszono. Wieśniacy. Nie wiem czy... Nie, no na to nie. Tam też jest takie... Tutaj ulepszenie, by to żelaza mi nie zabierało. Idźmy teraz tutaj po te złoto. No dobra, zostawmy to na razie tak jak jest. Mam 3 ulepszonych wojowników. Halwarda nie mogę ulepszyć w taki sposób? Troszkę to smutne. Jest, są owieczki. I tak. Oj, to mi się podoba. Oj, proszę bardzo. No. I takie to ja rozumiem. Co to były za odgłosy jakieś? Straszne takie. Dobra, drużyna... A, już ogarnęła tutaj. 200 kosztuje. Aaaa, zimą takie rzeczy robić na minusie. Ale te owce tutaj dojdą i... Dobra, biorę. Już są 2 na 2. Aha, po prostu zimą jest taki problem. Jaki to widzimy. No i tu mamy kamień. Dobra, też budujemy od razu. Gdzie ten kamień w ogóle jest? Czy ktoś widzi ten kamień? Ja go... A no stoję przy nim do jasnej, ciasnej anieli. Jezu, gdzie oni lecą? Zostaw tego uzdrowiciela. To mój wojownik już tu wparował. Nie, uciekaj! Nie, to kurde, zabili kogoś. A pierdziule, uzdrowiciel. No, weź się odwal. Ja pierdziule, jak w tej Dunie, jak mnie to irytowało zawsze. Dobra, kowal zginął, to nie problem. Uzdrowiciel zginął, to już większy problem. Uzdrowiciela dajemy. Drużyna. Oj, patrzcie. Straciłem jednego. Nie no, tego to tutaj nie dajemy. Klan głoduje? Czemu? Jak to się stało? Czy wy to widzicie? I to jest właśnie to, co w tym epizodzie już mi się wielokrotnie zdarzyło. Nagle się robią takie straszne rzeczy. Dobra, idźcie tutaj. Gdzie jest ten wojownik jeszcze? A, on tu czeka ciągle. No dobra, niech on czeka. Muszę ich łączyć w kupę, bo tak to jest problem. Zostań wojownikiem, idź tam do Halwarda. A, nie mam złota. Kurde! No jak szybko ta żywność spada. No wyglądało, że jest dobrze. No nie no, trzeba uważać z tymi nowymi tutaj ludkami. No jest 2 na 2. No dawaj, dawaj to żarcie.
O, jest plus 8. O, trzeba uważać, cholera, na te zimy. Autentycznie. Teraz nie wiem, kogo straciłem. No nie, znowu. Jedynka, grzejcie. A pierdziule. Nie, 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 kurde! No i straciłem gościa, ja pierdziule. Nie no, ale mnie to denerwuje. Kto to tak wymyślił? No nie, to nie ten. Ja, nie! A idź w cholerę z takim tym czymś. Nie cierpię takich mechanik. Dobra. Nie no, Halvard ledwo żyje, a tutaj nowi przypłynęli. Straciłem wojownika. Stracę też łowcę. Pomóż koledze. Weź to i zbuduj. Ojejku, teraz to się narobiło. Kto to? Łowca na swój rewir. No, straciliśmy jednego. Potrzebujemy na pewno... A, nie mam złota. Dobra, tu będzie ich dwóch. Jeden. Wojownik. Tutaj. Jak ich nie połączę, to jest problem. Jezu, 40 minut. Nie no, trzeba szykować drużynę, żeby iść tam zaatakować. No ale jak się traci jednostki, to nie ułatwia sprawy. Tu też... A, to by wypadało ulepszyć. A to jest najłatwiej ulepszyć w gruncie rzeczy. Tyle, że kamień. Jest owieczka. Dobra, słuchajcie, może jeszcze jedną owczarnię. Tylko, że to właśnie, bo to... Tutaj też nie mogę. Tu też nie. Ja pewnie będę mógł jeszcze jedną zrobić. Siedem owiec. Ojejcie, no nie wiem, iść dalej. Dołożymy tutaj chłopa. Żeby więcej tego było. Chyba najchętniej to bym... O, to ulepszy. Tylko, że... Niczego nie mam teraz. 3 na 3. No, wygląda to przyzwoicie. Za chwilę będzie kolejna wiedza jakaś. 1. No, muszę zrobić tych wojowników i ruszyć gdzieś dalej, tylko że... Co on tu ma? Czy ja mu dam radę? To jest dobre pytanie. No, nie jest daleko w gruncie rzeczy. No, powinienem dać radę. Wiecie, co bym chciał jeszcze zbudować? To. Obóz tarczowników może. Tylko że... Tu mogę. No dobra, zróbmy coś takiego. Wyślijmy chłopa. Jeszcze jednego o tego wyślijmy tutaj jako wojownika. Pogromca potworów. Tutaj za chwilę będzie złoto. O właśnie, każdy kupiec więcej złota daje. I to jest właśnie to, 6 mamy, o to chodziło. Czterdzieści 42, no musimy poczekać. Doszedł, świetnie. Kontrol 1 do jasnej, ciasnej anieli. Żarcia 10. No, zbiera się. Buduj. No nie mogę tej owczarni. Ale spokojnie. O, tu się za chwilę zrobi. Tak jest. I zróbmy, wyślijmy pierwszego tarczownika. A to od razu będzie oznaczało, że musimy tutaj znowu do kuźni wysłać kowala. Tak, żeby ogarnął nam ulepszenia tych jednostek. Idź, zostaniesz kowalem. Przyjacielu. Teraz ty.
Tarczownik. Podwójny atak. Potrzebny budynek. Nie, nie topornik. Tarczownik. Ściana tarcz. O, i 50 kosztuje. I 5 żelaza. Dobra, damy radę. No, z takimi rzeczami to już sobie damy chyba radę. Z tym wrogiem naszym. Tylko, że ja potrzebuję dużo tego złota, także chyba się zamknę teraz. I poczekam cierpliwie. Dobra, szanowni państwo, oto piękna drużyna wikingów Halvarda. Idziemy się nimi napierdzielać. Niczego nie brakuje. No nawet tutaj chłopa mogę zwolnić. Mógłbym to rozwinąć też. 50. No, będę w stanie chyba. Żarełka nie brakuje, ale będę chciał to rozwinąć. Owieczki, czekajcie. No proszę bardzo, pyk. Bo ci... Tak, te siedzą ładnie, grzecznie. Tu mamy też wolną, bardzo ładnie. Ta ma siedzieć w zagrodzie. O, te możemy. I 6. I super. Jedynka, jak tam sobie radzicie? Okej. Koszt kolonizacji 250. Tu by się mogły leczyć te moje jednostki. Chyba się skuszę na to, żeby się one tutaj ładnie wyleczyły. I wtedy pójdziemy dalej. 11 mamy. Zima się pewnie zbliża, tak to wygląda. To już wszystko ogarnięte, drużyna. No, ruszymy w bój, jak on to zrobi. No to weźmy te obszary tutaj. Czy to nie jest nazbyt ryzykowne? O, leci już. Bardzo dobrze. Dobrze wyszło. Bo go łatwo tutaj na neutralnym terytorium ubijemy. Jezus Maria, jesteśmy atakowani. Wieża musi sama... Nie no, wieża nie ogarnie. Ale mi tu wyrżnie ich teraz. Ale to chyba sobie już odpuścimy. Dobra, wieża to ogarnie. Tylko, że straciliśmy chyba drwali, tak mi się wydaje. No. Ale jest też czego zbierać. Jedyneczka. Dobra, leczą się tutaj. Ale chorują. No teraz wszystkiego mamy na minusie. Ale spokojnie, uciekają. Coś mi tutaj chyba zrobili, zrabowali, ukradli w ogóle. Nie mam kogo dołożyć. Nawet jednego. Tu by się przydało browarnika dołożyć. Ten musi skończyć robotę absolutnie. Uzdrowicieli mamy. Nie będę ulepszał. No wytrzymamy tym, co mamy. Tylko się musi chłop urodzić. A chłop będzie... O, nie tak prędko. To muszę tutaj kogoś zabrać. Jezu, uzdrowiciel, weźże sam siebie wylecz, chłopie. Żeby wieża mi nie spłonęła. No nie. Leczcie się. A, już tak dobrze było, no. Tak dobrze było i się skończyło. Uzdrowicieli mam dwóch, tak. To bym chyba ulepszył. Szybsze leczenie, stopi. Dobra, biorę. Biorę. Chętnie bym też może to ulepszył. Wzrasta o 20%. Dobra, biorę. Zima się skończy, też będzie dobrze. I to też ulepszymy. Te wieże, tylko trzeba ją naprawić. Dobra, jest tutaj chłopek, roztropek. Pali się, a on se w ziemi grzebie. No co za typ. Jezu, 50 minut. Ale ja tam poprzycinałem trochę, to spoko. No jak tam, leczysz się? Gościu, lecz się. A ty kończ te roboty tutaj. Panie. Minus 12 drewna, ale mamy z czego zabierać. Więc jest ok. Tak się wydaje. 3,9 się nagle zrobiło. Pragnie lepszych domów. O, dobra, jakąś chałupę wypadałoby ulepszyć. Ile to kosztuje? Też 50, Boże, wszystko 50 kosztuje. Drewna, minus 7. Dobra, czekamy na nowych ludków. Ale to przede wszystkim ulepszymy najpierw. Tu też wieżę można byłoby zrobić, ale trzeba by strefę rozwinąć.
co jest pro... Dobra, zrobił. Zostaniesz teraz hopie drwalem. Tak. Budynek na razie go nie niszczy. Ojejku, się przycięło autozapis. Jak tam? Już są lepsi i zdrowi. Dobra, to idziemy. O! Więcej koron. A bierzemy. Kamień. O, i to. Okej. Jedyneczka. No, prawie zdrowi. A czemu ja tego nie mogę zaatakować? Aha! Ja to muszę poprzejmować, z tego wychodzi. Aha, bo to jest jego. A, tak to działa. O, panie i panowie. To nie takie hop-siup, jak się okazuje. Czyli ja co? Ja bym chciał jeszcze to ulepszyć może i sobie topornika zrobić. Ta, tylko że mnie się skończył kamień. Nie, on tu jeszcze zbiera, dobra. Mamy owieczkę jakąś wolną. To jest właśnie ta pani. Kurde. Muszę się wrócić. Uciekaj, uciekaj. Kurde, nie zdążył uciec. Aha, oni tu stoją, nic nie robią. No to może i dobrze. I te jednostki teraz moje... Nie! Nie zdążyłem tej wieży ogarnąć. Dawaj, 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 dawaj! Uciekaj, uciekaj. Dobra, nie gonię go w taki sposób. Ale to wieża nie ma takiego zasięgu. Ja myślałem, że ona to będzie pyrgać. Ale jednak nie pyrga. Okej. Orzesz w mordę. Co się dzieje? Nie no, ja tutaj muszę absolutnie iść już się bić. Bo to się dobrze nie skończy. Niech on się cofnie. A, uciekają dziady. No niech tu se siedzi. Dobra, trzeba iść tam tego atakować, bo bez tego... Ale to dobrze wiedzieć, że trzeba za strefę uciec i będzie problem rozwiązany. No weź, 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 chodź tu. Bo się nie leczy mi tamten. No, leczy się dobrze. Co, zabili mi wszystkie jednostki? Czy wy to widzieliście? O Jezu, bez tego halbarda to mamy problem. O Jezu, to teraz znowu muszę nazbierać złota, zrobić jednostki i iść atakować. To on to przejmie, ale to upierdliwe trochę. O kurde, patrzcie ile on tego tu ma. O nie. Ja się wykończę. Nie, to teraz naprawdę. O. Ho, ho. Muszę ulepszyć budynki, zrobić pełną drużynę i dopiero ruszymy dalej. Dobra, armię odbudowałem i zrobiłem też sobie tutaj wieżę, a tutaj ten obóz toporników i tutaj zrobię jeszcze jedne jednostki. Kowalem je ulepszę i dopiero zaatakuję. Taki jest, szanowni państwo, plan. Tak, bym ciebie wysłał tutaj. Będzie bezrobotny w tym momencie, ale to spokojnie. A ten będzie... Gdzie to? Tutaj, kurde. Nie no, akurat teraz. Uciekajcie! Oj, zginął jakiś mój. Wojownik. Aha. Masakra. Dobra, nie, chociaż nie. Kowal musi zostać znowu tym. No, idź, idź, idź. Uzdrowiciel. Idź, idź, idź. Lecz te moje jednostki. No i znowu straciłem. Kurcze pieczone. No, a już plan prawie działał. No, ale coś nie wyszło.
Czyli znowu czekamy chyba. Z tego wychodzi. To jest ranny wojownik. Dobra, od razu damy go tutaj. Niech tutaj się leczy. Czyli te wieże to wypadałoby wszędzie robić dosłownie. O kurde, jeszcze tego brakuje. O nie! Masakra. O, w strategię wojskową sobie teraz pójdziemy. Spoko loko. O! Darmową ucztę mam, ale na razie nie potrzebuję. O, chociaż na rok. No to zróbmy. Niech się cieszą chłopaki. Dobra, są nowi ludzie. Czyli teraz 61. Potrzebuję jednego takiego, drugiego potem tu i ruszamy w bój. Tak mi się wydaje. Tylko, że... No właśnie. Szkoda, że nie dołączę od razu do drużyny. No, owce nie chcą łażą. Chociaż jak ja już tu jestem. Wypadałoby jeszcze więcej tego zrobić. Dobra, idźcie tutaj. O, szanowni państwo, mogę chłopa dołączyć. Nie, 51. No, o właśnie, idealnie. Idealnie, idziemy atakować. To jest ekipa. Kontrol 1. I niech oni tu zaatakują. Trochę tego dziadostwa tutaj mamy. No. Niech żaden nie zginie. Dobrze. Przejmujemy. Fantastycznie. Nie wiem, czy ta wieża mi się tutaj do czegokolwiek przydała. Nie wydaje się. Ona chyba działa na taki obszar, na którym stoi. No to słabe dosyć. Mamy dwóch. To możemy w razie czego ulepszać. Chodź no, kowal. Weź no to ogarnij. O, 50 kosztuje. Dobra, to za chwilę. Drużyna, no zdrowa się wydaje. Uzdrowicielu mam ilu? Bo by wypadało to przyspieszyć. Dobra, jeszcze jednego. Żeby szybciej było. Ojejku, się przycięło. Aha, bo był zapis oczywiście. Nowy rok. Uwaga, no szkurde, jak ja tam coś koło... Aha, bo tu mnie atakuje. Okej. Ale jak to ma w zasadzie działać? No nie! Szlak by to trafił. Uciekać poza terytorium, żeby ich nie stracić. Uciekać! Dobrze. Dziwna ta mechanika jest troszkę. No ale teraz to kogoś stracę pewnie. Nie, no jeszcze jeden. Ożeż mordę jeża nietoperza. Nie, kurde, nawet nie zdążyłem. W ogóle nie powinno być ludzi na tym obszarze, bez kitu. Wtedy miałoby to ręce i nogi. Nie no, ona nie strzela, patrzcie. Ej, to słabe. O kurde, jeszcze tutaj. Nie, idźcie stąd, ja pierdziulę. Nie no, upierdliwa ta gra jest pod pewnymi względami. Ewidentnie. Duna była wygodniejsza, Duna jest nowsza. Oni mi się tu niby mają leczyć. No i co? I se popłynęli po prostu. O Jezu, teraz muszę to wszystko od nowa ustawić. Tak, trzeba mieć te wieże, oni ich nie zabiją i wtedy spokój. O, może domek im ulepszę chcieli. A, zróbmy coś takiego. Jeszcze tego nie robiłem. No, taki niebieskawy się po prostu robi. Spłynęła mi ta wieża, co ciekawe. Nie zdążył chłop przybyć i tego ogarnąć. Te kuźnie jakby coś, to też za chwilę zniszczę i tu też wieżę tutaj zrobię.
chyba wszędzie w zasadzie muszę mieć na tych nizinnych, czyli tutaj też by się przydała. I musiałbym to rozwinąć, a to nie takie hop-siup. Jak tam? Zdrowi? No zdrowi, ale jeszcze nie ulepszeni. Chcę mieć tych toporników ulepszonych i wtedy... Jezus Maria, patrzcie. Na podobnej zasadzie by mi tutaj spłonęło. Trzeba to naprawić, absolutnie. Chociaż to prawie mi do niczego nie potrzebne. Okej, topornik może już korzystać z ulepszonej broni. To ruszamy, szanowni państwo. To bym też może ulepszył w takim razie. Choć już kamienia chyba miał nie będę. O, jak na złość. A pierdziule. Nie wierzę. Uciekać. Nie, no i uzdrowiciel. Jaki gamoń. Dobra, to chyba możemy zniszczyć, tak mi się wydaje. Albo, dobra, niszczyć nie będziemy. No tak, oni tu nic nie robią, jak się ucieknie. Dziwne to to. Jak tam ta moja drużyna? No przejmują to, nic im się nie stało. Będą atakować. Nie no, trzeba to zakończyć. Autentycznie trzeba to zakończyć. Ja pierdziule, to było dziwne. No tak jak mówiłem, na nabrzeżnych mieć takie budynki, gdzie nie ma tych chłopków i patrzcie, problem by się rozwiązał. Gdzie teraz znowu? Ja pierdziule. Wszystkich znowu muszę wziąć. Włącznie z tymi owcami? Nie no, przecież... No nie uciekaj! Nie no. Ale to upierdliwe. Bez kitu. 5 tego. A, weźmy handel wewną. Nie, nie mówcie, że jeszcze jedno. Jeszcze tu. Wszystkich do środka. I znowu będę musiał to ustawiać niestety. I to jest najgorsze. No, wypowiadam, no. Ojejku, wygrałem? Proszę, wygraj. Już nie mam dosyć tego epizodu. Ta ucieka. No jakby kurde dało się tak wszędzie fajnie budować, no. Tylko no trzeba też te budynki, które te ludziki tutaj mają. Nie wszystko da się jakoś tak w głębi lądu. Zniszcz posteru... Nie, jeszcze. Wytrzymaj do czasu przybycia posiłków. Ojejku. Jeszcze jesteśmy atakowani. Dobra, tamtym się już nie przejmujemy. Niszczymy, co się da. To jest ich ratusz. Czyli jedyneczka. O, czekajcie, bo tutaj jakieś wydarzenie. A, jest Brand. Śmiesznie, pociesznie płynął. Jest i jakiś Egil. Tyle się żem nabudował i patrzcie, co mi tutaj niszczą. Ale skończyłem, bo to chyba już koniec będzie. Jednak z jakimiś zapasami. Nie ma co się chyba skupiać zbytnio na tej budowie, żeby jakoś ładnie było, bo to tu... Tutaj nie ma to większego sensu, takie mam wrażenie. Potem ewentualnie. Darmowa uczta, bierzemy. Niech się robi. Jedyneczka, no je są zdrowi. Idziemy się bić. Zniszcz posterunek kruków i wytrzymaj. No wytrzymałem, tylko tutaj jeszcze to wszystko trzeba ubić. Trwa uczta, no pewnie. W uczcie się tutaj ładnie wojujemy. No i płonie, płonie. A co tutaj? Tu nie mogę? Czemu tu nie mogę? Muszę to zająć. Muszę sąsiadować z tym. Aha, idą moi. Nie no, to za chwilkę będzie luzik. O, patrzcie jak ładnie rypło. Ta, tylko że teraz nie będę mógł tutaj w takim razie? Jedynka. Zaraz zobaczymy zresztą. Nikogo nie straciłem, mam ciągle 7 na 7, bo to miała być rezerwa. Ale nie ma takiej potrzeby. Niemniej, uzdrowiciel. Zginęli, ojejku. To zróbmy nowy. Mamy taką możliwość, ten to nie. Ten tak, zostań uzdrowicielem. I ty też zostań uzdrowicielem. Owce się skończyły. Co ciekawe.
nie te. Damy je tutaj. Oho. Te damy tutaj. Piwowar. To są trwale. To tutaj. A ty jesteś łowcą, widzę, po łuku już. A ty tutaj. Jesteśmy atakowani. Znowu. Nie. Błagam. Jedynka. No, idźmy to już. Dokończmy. To oni nawet to zrobili. Jeszcze wiosna. Nadejszła. Nadejszła wiosna. Przechwycimy to i kończymy. O, jeszcze jakiś tam zawodnik. Myślałem, że ja sam będę musiał z nimi wojować, a tutaj proszę, posiłki jakieś mamy. Zajęło mi to ponad godzinę 16 w tym momencie. Wow. Ale to będzie o wiele krótszy oczywiście odcinek. No, udało się wygrać. Dobrze, bo naprawdę miałem go już dosyć. No, walka w tego typu grach często no, nie jest mocną stroną tych gier i to tutaj też widać. Zarządzanie tymi ludzikami jest upierdliwe. Wiem, że się ich można zaznaczać, ale to nie jest takie proste, gdy trzeba to zrobić szybko. Lepiej po prostu wszystkich zająć. Zobaczymy, jak będzie dalej. Przede wszystkim interesuje mnie, jak będzie wyglądała taka swobodna rozgrywka. To jest najciekawsze. Tyle dzisiaj. Trzymajcie się, pozdrawiam. I na razie, cicho.